Witajcie, moi drodzy, z tej strony Skorpy, witam was w, nie wiem czy to będzie pierwszy i ostatni odcinek na jakąś przerwę, ale zobaczymy, z FIFA 14 Ultimate Team i mamy ostatni mecz, no taka prawda, jeżeli teraz nam się uda, to biorę sobie tak 3 tygodnie wolnego od tej FIFA, mniej więcej. Plus minus, bo to tak jak mówiłem do końca tego miesiąca. Ale przydałoby mi się, bo troszeczkę po części już mam dosyć nagrywania tej FIFA. Ale jeżeli teraz znajdzie mi łatwego przeciwnika i go pokonam, albo po prostu ja się wykażę wszystkim czym potrafię, to po prostu osiągnę ten cel i zasiądę w piątej lidze. Ostatni mecz. Wystarczy, że wygram jednym golem i przechodzę o ligę wyżej. Idziemy. Jak teraz nam się nie uda, to jesteśmy w dupie i będziemy musieli się starać, męczyć i jeszcze raz męczyć. Dobra, zaczynamy. Zobaczymy, kogo mi znajdzie o godzinie 8 rano. Tak wiem, porąbało. Nagrywam za wcześnie tą FIFA. Ale wstałem dzisiaj jakoś wcześniej, no jakoś mi się udało. Mogę trochę mówić takim niepewnym głosem, po prostu jeszcze nie powinienem się odzywać. Ale co tak mało... Co tak mało pomocy? No i jeszcze koleś ma opóźnienie, nie. Ja to mam grać z kimś, kogo w ogóle powstrzymam. Nic mi tu nie było mówione o tym, że kurde... Ja tu się mam męczyć z jakimś lagerem pieprzonym, nie. Ja mam grać z kimś, kto nie będzie miał lagów. To jest w końcu jasne i oczywiste. Kogo mi znowu wyszukało? O, Polaczka. A dobra, gramy w koszulkach Chelsea, murzyny Bambusa. Pewnie to jakiś Polok. Co on tu będzie miał? Hiszpania. Co on tu ma z tej Hiszpanii? Ha, ha, ha. Dobra, ma Diego Costa, Wille. Juana Szmatę, Motorola, Alonso, Fabregas, dalej już nie widziałem. O kurde! Ty przysiadł. Przecież podobno on miał nie mieć lagów. Dobra, gram z Polokiem, więc jak teraz go powstrzymam, to jestem o ligę wyżej, a jak mi się nie uda, to wiadomo, zostaję w ligę w dupę. Wydawało się, że a jednak przejął. A, Jaguero znowu na spalonym. Chyba zaczyna już. I koleś ma jeszcze jakieś lagi z dupy. Co mi się to nie podoba. Na czym przeciwnik będzie rzeczywiście lepszy. Już po tej akcji stwierdzam, że on coś w ogóle chyba pomylił. I... No nie wie z kim zaczyna. Tyle można powiedzieć. Brawo za ten pressing, zmusił rywalów. Wybaczcie, że w ogóle nie było niczego innego wczoraj poza FIFA, ale organizowałem sobie taki turniej z kumplami o piłkarza i w ogóle cały dzień to była u mnie FIFA i nic więcej. Dobra, dobre podanie Diego Costa. Co ty robisz? Tu podanie. Mascherano. No chyba nie no sądził, nic. Że zdobędzie bramkę z tak daleka. No i kurde, dlaczego żeś mu oddał piłkę? Mogłeś już go przelobować. I Wille. O kurde, uważać, nie uważać. Bo teraz zrobi się cieplutko. No i dobre, Palacio, no naprawdę. Fuj, dobre. Super. Jakby to kogoś interesowało. I Aguero, czemu ty się nie pchasz? Dobrze. No co faulował? Gdzie faulował? Porąbało chyba. Nigdzie nie faulował Aguero. Dobra, Aguero biegnij. Nie obchodzi mnie to. Jak to zrobisz? No przelobuj go! No czemu tego nie zrobiłeś? Debilu. Kazałem ci przelobować. No i znowu Aguero na spalonym. Nie, już mi to wkurzać zaczyna. Ja pierdolę, już dwa razy Aguero na spalonym. Co się z nim dzieje? Zaraz Higuaina wpuszczę. O, Lavezzi, świetna główka. Tylko niepotrzebna właśnie na taką okazję.
Dobra, Samuel. Idioto! Nie rób mi szpagatów na boisku. Jak chcesz robić szpagaty, to na aerobik zapraszam. O kurde. Jezu! No nie, jeszcze się musiało śmiesznie odbić od piłkarza. Dobra, Valerii, podanie do Lavezziego. No i super akcja na miano debila w worku. Dobrze, Palacio biegnij. Palacio. Ci, dał radę. I teraz dośrodkowanie. Jezu, no zablokowali mu ten atak. A takie piękne by to było. Ci, nie gadaj, że koleś rage quituje. Bo nawet sobie tego nie wyobrażam. Dobra. Valerii, debil nie zrobi dośrodkowania. Super. Super, Aguero po raz kolejny nie wykorzystuje pięknej akcji, żeby przynajmniej przewagę zdobyć. Spalony, człowieku. To nie miało szans na gola. Nie, w życiu. Dobra, no jest panie Szpakowski spalony. I tu nie ma o czym mówić. Wiecie, dobrze. Ten znowu wyciepał z powrotem. Javier Mascherano. Jak bardzo chce grać na podania z góry, to nie ma sprawy. Dobra, Ansaldi. Dobry deal. Ładnie wykiwany. Tu podanie do Palacio. I on znowu chce wykierować akcję. Jep. Ale... Ja pierdolę. Nie, no Aguero geniusz. Geniusz. Tak minimalnie spudłować, co za imbecyl. No zaraz Higuaina wpuszczę, poważnie. Higuain wejdzie, Higuain skończy. No, partner idzie mu w sukurs. No, w taki sukurs mu idzie, że teraz trzeba się bronić. O kurde. No i tak się bronimy, że kurde już nam gola strzelają, nie! Przewaga przeciwnika, jak tak dalej pójdzie, będzie to jeden z najbardziej jednostronnych finałów. Zamknij się. Kurde, jeszcze polokam mi się trafić po godzinie 8. Chyba porąbało. Nie, czekaj, to trzeba doremisować. No i patrz, kurde, w trzech obrońców mi idzie. A ja gówno mogę zrobić. Dobrze. Bij się z tymi piłkarzami. Di Maria. I znowu na spalonym, Boże. Aguero, zaraz ty zejdziesz stąd. Poważnie, już trzy spalone. Jeszcze trzy takie spalone, albo jedna, to naprawdę zejdziesz. O. Tu szykuje jakąś akcję. No szkur... Nie, no podrzucił se fajnie piłkę, ale już trafić nie umiał. Zamknij się. Komentatorze, znać pany. No nie, no i teraz jeszcze Diego Costa chce mi strzelić. Nie tym razem. Ale no kurde, trzeba to zremisować. Jeszcze mamy czas, ale mnie się to nie podoba. Higuain zaraz wejdzie. Dobra, Caballero. Może być. O. Dobrze, ale nie laguj. Wszystko, ale nie laguj. No i super, oddał piłkę. Debil. Dobra, Lavezzi. Nie zastanawiaj się, tylko biegnij do środku. Mają teraz okazję. Jak ten debil dośrodkował. Dobra, teraz Zabaleta. Aha, to było dziwne. Ale jeszcze to obronił jakoś. Dobre, z poświęceniem. Do Di Marii. Dobra, jebej. No kurde, nie, no Aguero wszystko spieprzysz. Każdą akcję. Nie wierzę już w niego, nie. Ja już w niego nie wierzę. No super. Rewelacja. O, Di Maria może. No nie, czemu ty to przelobowałeś, no. Mógł się od razu strzelać. No i zaraz nam znowu strzeli.
Dobrze. No idźcie jeszcze strzelać. O, o, dobrze, dobrze. Nie ma spalonego. Palacio. Palacio. Teraz możemy to zremisować. No nie wierzę. Teraz obronił. Ale teraz strzelił trochę za późno. Palacio. No szybko. Trzeba tą stratę nadrobić. No nie wierzę. Co za debil z tego Valeriego. Sfaulował Aguero. Jaki jest popierdolony ten Żyd. No wyciep to. Boże, ale co on zrobił? Widzieliście to na jego polu karnym. Sfaulował swojego. Żeby nie strzelił gola. No to już podchodzi pod sabotaż i zdradę. No nie wierzę i przez niego przegrywamy na razie. Nie, dwie zmiany tu trzeba zrobić i to intensywne. Rzeczywiście, ale. Ja pierdziele, wiedziałem, że coś będzie nie tak. Nie, Higuain musi wejść, bo Aguero nie radzi sobie, no. Tak, taka prawda. Nie mamy pomocnika odpowiedniego, super. No, po prostu genialnie. Musimy grać debilem. A nie, chociaż Tevez. Wypierdalaj to ci się jebany. Nie będziesz mi tu grał. Stawiają wszystko na jedną szalę na boisku. I teraz trzeba grać. Teraz trzeba grać. I Di Maria. I od razu biegnij. Nie zastanawiaj się, tylko biegnij. Tu jeszcze okiwaj. O, zlagowało. No, kurde, i Higuain też musi spieprzyć akcję. Ale rożny, czyli nie dotknął. Tak naprawdę. No i już grają. Bez Aguero już grają. A po prostu w końcu mi się udało. Ale dobrze jest. Mamy remis. Teraz trzeba walczyć o pełną pulę. Czyli 3 punkty. Teraz widać, że gra na podania. To jest jego największy błąd życia. Bo zaraz mogę tą przewagę z powrotem zdobyć. Dośrodkuj. Jak to wykopał? Lavezzi, Lavezzi! I Tevez jebany skudłował. No co na burmuszoną minę robisz? Jakbyś tak nie cipał tych strzałów, to już byś strzelił i przewaga zdobyta. Wiesz, ty Higuain to od razu walczy. Dobra, super. Piłka odebrana. Nie wiem, co on to za podanie zrobił. Ale na co żeś się mu nabijał i ten jeszcze wyciepał bardziej tą piłkę. Co za frajer. Teraz uważać trzeba. O kurde. Oj, coś mi to mówi, że będzie kiepskie. No, w jego wykonaniu tak kiepskie. Owszem. No teraz to trzeba przewagę zdobyć. Nie, 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 nie ma mowy. No i coś mu nie wyszło. Ewidentnie. Dobra. Trochę lagi ma ten koleś, a sądziłem, że ich nie będzie miał. No chyba nie, no chyba nie! Nie. Ale co on co chwilę atakuje? Jednym podaniem chce mi strzelić gola. Chyba go posyrało już. No przewijaj to! No patrz, kurde, każe mi jeszcze dwa razy oglądać tę powtórkę. Co? Co lagujesz? Co mi lagujesz? Dobra. No nie! Coś zrobił! Higuain też taki niedorozwinięty trochę. Po części. O, już miała być piłka nasza, ale nie ma jej. Dobra, Caballero sobie ją wykopał. Ale nikt nie przyjął. A Costa w ogóle nie wiem co odwalił. Nie no, on gra po nubsku, ten murzej polski. Dobra, i Higuain. Higuain oczywiście też traci piłkę na rzecz przeciwnika. Z główki wyciepał, ale Samuel dzisiaj strzelił. Tu trzeba przyznać. Dobra, Higuain. Higuain, no kurde, już traci piłkę. No, i co wy robicie? Aha, myślał, że stąd trafi jeszcze z takiego kąta. Nie, w życiu. Nie. Ale... co wy odrabiacie? Caballero, nie takie kopniaki rób. Jasne? Aha, i myślisz, że ja tego nie obronę. Nie, 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 nie. A tu wszystko prawie bronię. No i Higuain, czemu ty tego nie przyjąłeś, tak jak ja ci kazałem?
Tego Caballero to już porąbało do reszty, on co chwilę wychodzi. O, o, Lavezzi, 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 dośrodkuj. Jaki Iguain strzelił i prowadzimy golem. Jego bramkarz taki błąd popełnił. Ja już myślałem, że Higuain to spuduje. Lavezzi, piękna akcja. Jeb, jak to z klaty wziął i prosto techniczny gol po prostu to był. O, dzięki. 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 Dobra, Tevez i od razu biegnie na dośrodkowanie. Co on się będzie pieprzył? Patrz jak tu wykiwał zawodników. Dośrodkuj. I znowu, kurde, już dominujemy. I piąta liga się do nas odzywa. 69 minuta i coś czuję, że jeszcze z 5 goli tak narąbię. No proszę bardzo, Higuain. No on tu wbił i już strzela gole. A Aguero, który jest droższy, nic nie robi. Taka prawda. I to jest moje zdanie na temat pana Kuna Aguero, Sergio Aguero. Dobrze, no patrzcie go. Patrzcie, Higuain tu od razu walczy. Bojowa postawa. I podaj teraz mu, dobrze. Dobra, i Tevez, nawet Tevez dzisiaj walczy. No teraz trzeba uważać, żebyśmy tej przewagi tak szybko nie stracili. Dobra, tu podanie do Di Marii. Di Maria na pewno wyprowadzi jakieś podanie, lub nie. Jeszcze sfaulował. Nie wiem, jakim cudem ten skrzat to zrobił. On tu podania z góry robi. I to nie jest dobry znak. Uwaga, 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 o kurde, jak to spieprzył, dobrze, dla nas przynajmniej dobrze, że on to zawalił, no, Demichelis podanie, dobrze, i Di Maria, i pięknie, moja Argentyna wygrała, Niemcy zawaliły, Hiszpania zawaliła, ale Argentyna walczy, to działa, jep. Ohoho, jak się rozpecił. Dobra, coś wam nie wyszło trochę to podanie, muszę przyznać. Dobra. Co to było? Weźcie to podajcie jakoś. Zabaleta podanie tu. Nie wyszło. Zabalecie. Dobra. Łap to. Pięknie, jeszcze 10 minut. Musimy to prowadzenie utrzymać lub powiększyć jeszcze bardziej. To jest Samuel dzisiaj jakie robi tutaj. Ale nie wierzę. Higuain wbił i już strzela gole. Może hat-trick! Może hat-trick! Wszystko zależy tylko od niego. Jezu, jak tego nie trafił! No co? Czemu nie daliście Mascherano trafić? Byłoby 4-1. Ale kurde, Higuain zajebisty. Ten to od razu walczy, a Aguero myśli, że gwiazdeczka w futbolu i myśli, że może wszystko pudłować. To się myli. To się grubo myli. Zabierzcie mu tą piłkę. No ale zabierzcie mu tą piłkę, czy wy tego nie rozumiecie? To jest waga państwowa. Zabrać mu piłkę. No i kurde, jeszcze musi mieć te lagi pieprzone. Dobra. Ale dlaczego mu oddaliście tą piłkę? Nie czaję tego. Ale Tevez, nie baw się tak. I patrzcie, teraz będzie miał piłkę i okazję na strzelenie gola. No i strzelił, tak też zrobił. Trzeba grać na czas. Muszę to zrobić. Muszę to zrobić, bo on inaczej do remisu je i nie przejdę do ligi piątej. I teraz gram na czas, to muszę zrobić. Nie dostanie Ligi Piątej, ja się namęczyłem. Zasłużyłem sobie na tą nagrodę. Więc jej nie dostanie. Niech się Polo rage'uje. No i kurde, Tevez coś zrobił. Dobra, gramy na czas. Cały, niedobrze. Niedobrze, dobrze Zabaleta, zrobiłeś, tak, doskonale, o to chodziło. Nie możemy mu dać remisu. Wyciepać tą piłkę, wyciep ją z całej pety. Dobrze zrobiłeś. Dobrze zrobiłeś. Aha, ten jeszcze na co biegnie Higuain? Nie czaję. Nie, to już jest wygrana. Ewidentna. O, i Tevez jeszcze.
Uwaga, wysoko podana piłka do Higuaino. I Higuain spudłował. W ogóle nic nie zrobił. I wygrywamy. Liga piąta staje do nas otworem. Brawo Higuain. No i Aguero 5-8. Wstyd. A grał pierwszą połowę. I gówno zrobił. Gówno. Aguero wbił i tu zareprezentował piękno tej gry. Argentyńskiej gry, rzecz jasna. No ładnie, no. Jestem dumny z Argentyny, tylko nie z Kuna Aguero. Higuain lepszy. Ewidentnie. I Liga piąta w końcu. Tak, w końcu mogę posmakować Ligi piątej. Świetnie. No i Liga piąta, no. Świetnie. No. No i nawet już mi gwiazdka na czapce urosła, jakżeście mogli zauważyć, i jeszcze dodatkowo trochę zboża mamy. Ale tak, mianowicie Liga piąta i w końcu mój obiecany odpoczynek od FIFA. Tak, przypadek nie sądzę, ale otwieranie paczek oczywiście będą, chyba. Jak mi się oczywiście uda jakieś końce zorganizować, to sobie będę te paczki otwierał. Kurde. No tak czy inaczej, stwierdzając wniosek, Argentyna postarała się najbardziej, chyba bardziej niż Niemcy i Hiszpania razem wzięci. Tak muszę stwierdzić. No nie wiem, jakim cudem to zrobiła, ale no udało im się. Tylko pan Aguero w ogóle nic nie grał przez tą całą ligę szóstą sezonu trzeciego. No nic nie grał. No taka prawda, no. Nic nie zrobił, żeby osiągnąć ten cel. Jakby coś robił, to może by coś z tego wyszło, ale no, no nic, nic za nic. Tak czy inaczej, tego Totsa się muszę pozbyć. Nie wiem, jak ja to zrobię, chyba go jeszcze nawet squixeluję. Bo ten cep mi Kuna Aguero sfaulował, rozumiecie? Widzieliście to na pewno podczas tego meczu. No sfaulował mi cepa. A teraz do was takie pytanie. Czym chcecie, żebym grał w Lidze Piątej, bo to jest sprawa chyba najwyższej wagi państwowej. I teraz takie pytanie. Tak, teraz to jest istotne pytanie. Tu muszę w ogóle nazwę zmienić tego teamu. To jest Chelsea, to jest moje całe potężne Chelsea. Nie pytajcie, co zrobiłem z Diego Costą w informie. Po prostu się go pozbyłem. Nieważne, to was nie powinno interesować, co ja zrobiłem z Diego Costą. Ale tak, no mamy tu zwykłego Diego Costę, który wierzę, że też dobrze gra. No po prostu dałem mu myśliwego. Nie, po prostu to jest kwestia tego, że grałem trochę Diego Costą i no, tak średnio mi się nim grało. Ale co możemy za niego wprowadzić? Na przykład pana Eto. No nie wiem, takich szybkich piłkarzy tu trzeba sprowadzić. No nie wiem, albo Hiszpanów, to niech będzie już ten Fernando Torres, który jest naprawdę dobry. Tak dobry jak Diego Costa, mogę powiedzieć jedno, no nic więcej, nic mniej. No to właśnie tak jak powiedziałem, ta moja propozycja to jest Chelsea, calusieńkie Chelsea, od stóp do głów, poza Hazardem, bo na niego mi nie stać. Plus druga propozycja jeszcze, którą wam tu chcę zaproponować. Co ja mogę wam tu zaproponować? Tym razem już z ligówek, z tych klubów. Manchester City jako drugi klub z BPL. No to oczywiście nie ma tego zgrania jednego. Chyba że coś się skombinuje. Raczej wątpię. No mamy tylko jednego takiego piłkarza. On powinien tu być na środkowej pomocy ofensywnej. To damy mu też, tak? Żeby nie było tego, że nie ma zgrania. No i dobra, cepniemy mu to. I za nasranego tu wejdzie. Uważam, że tutaj w ogóle David Silva jest lepszy. Sorry. No ten ma więcej strzałów, podania, driblingu. No to
lepszy, no nie ma co. To z tego, że trochę wolniejszy od nasranego, ale no wszystkie te trzy ważne cechy ma mocne. To jest dobrze. Dobra, czyli tak mniej więcej będzie wyglądał skład Manchesteru City. Tylko wy musicie zagłosować, czy Chelsea, czy oczywiście Manchester City, w którym znowu jest pan Kun Aguero, Demichelis i Zabaleta. Oczywiście jeszcze jest Caballero, ale będzie hard. Ja mu dam drugą szansę. Choć po ósmej lidze, w której rozegrałem, uznałem, że on jest totalnym palantem. No nie wiem, co ja mam z nim zrobić. No, mam ciężki dylemat do rozgryzienia. A otworzymy sobie jeszcze jedną paczkę taką prawilną za... A może ją otworzymy za 15k, co wy na to? Mam trochę końców, mi się nazbierało. No to pootwieramy, no. Otworzymy sobie tylko jedno, bo no nie mam za dużo końców, a jeszcze nie skończyłem rozdawać nagród. Bo że wczoraj robił ten turniej. Powiem wam, bardzo przyjemnie się grał ten turniej. Milner! O, przyda się. Przyda się taki mocarz. A weźmiemy go. Dlaczego nie? Co jeszcze takiego? Aha, tu mamy Klisiego, Besketsa. Aha. O, tu weźmiemy to. Tu też. Takie najważniejsze rzeczy, reszta Quicksell, bo to nie ma co tego trzymać. Dobra, Quickselluj to. No i dobra. Dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam się meczek tym razem naprawdę spodobał, bo no z Polokiem grałem, a jak grał na Rage'a, no to było wiadomo, że to był cieniaz. Jakich mało, i teraz jeszcze go dodajmy tutaj. Liga i teraz to będzie Manchester City i Milner zapraszam. No, na rezerwę, no przyda się taki opaczek. I dobra, to Manchester City czy Chelsea? No po prostu tylko muszę mieć waszą decyzję. Manchester City czy Chelsea? Napiszcie mi w komentarzu. Jeżeli będę miał wiadomo co i jak, to po prostu będę tym rozgrywał. Mam koszuleczki z Manchesteru, mam koszuleczki z Chelsea, to tylko po prostu musicie mi wyrazić opinię. Co wy chcecie tak naprawdę? Dobra. Ja biorę urlop z FIFA na jakieś 3 tygodnie, dopóki nie będzie października, to ja po prostu nie będę nagrywał FIFA, ewentualnie tylko opening packi będą. Zobaczymy. I Funny Moments, tak, jeszcze będą tak ze 3 odcinki z Funny Moments, tylko nie obiecuję, że one będą w jednym tygodniu, tylko po prostu stopniowo. Dobra, trzymajcie się, na razie, miłego dnia. Oczywiście mamy jeszcze poranek, no to o dniu nie można tak dobrze powiedzieć, bo to się zaczyna dzień. Dla mnie oczywiście źle, że zaczyna, bo jestem w piątej lidze. Dobrze, trzymajcie się, na razie, yo!